Cześć, witam Cię na naszej dzisiejszej wspólnej modlitwie, na którą też chcemy zapraszać Jezusa znakiem krzyża i zróbmy to z właśnie świadomością tego, co robimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Także teraz rozpoczniemy modlitwę i też możesz mówić, co chcesz i robić, co chcesz. Możesz przynieść Pismo Święte, możesz modlić się językami, a ja będę właśnie tylko gdzieś tam ją prowadzić, ale to jest czas, który Ty spędzasz z Jezusem, więc wykorzystaj go, jak Ty uważasz, że będzie to Cię karmić. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, do naszych serc, żebyśmy teraz mogli być w 100% skupieni na obecności Jezusa w naszym sercu, na tym, że On jest teraz obok nas, że tutaj siada obok nas na łóżku, czy tam przy biurku i chce nas słuchać i chce też do nas mówić, więc przyjdź, Duchu Święty, do wszystkich naszych myśli. Zabieraj jakieś nasze kłopoty, czy tam rzeczy, nad którymi bardzo dużo myślimy, żebyśmy teraz naprawdę mogli się skupić na tej modlitwie i żeby to był czas owocny, bo tak naprawdę to te 5 minut modlitwy może być dla nas bardzo karmiące, jeśli sobie właśnie jakby zdamy sprawę z wagi tej modlitwy, bo właśnie teraz tutaj jest dla nas otwierane niebo i Duch Boży się na nas w tym momencie wylewa i doświadczamy wielu łask, nawet przez taki filmik na YouTubie 5-minutowy. Taka modlitwa również jest dla Jezusa ogromnie cenna, bo jest właśnie spędzeniem czasu ze swoim przyjacielem, bo też właśnie Jezus jest Twoim przyjacielem, dlatego możesz Mu o wszystkim powiedzieć, możesz właśnie opowiedzieć Mu o tym, jak się czujesz, co robisz dzisiejszego dnia. To wszystko ciekawi Jezusa, bo kiedy rozmawiamy ze swoimi kolegami, to też właśnie mówimy im nawet takie najprostsze rzeczy, ale to też przynosi radość im i wspólnie się wymieniamy naszymi jakimiś emocjami, odczuciami. Dlatego właśnie sobie teraz tak potrwaj chwilę ze swoim przyjacielem, nawet właśnie samo trwanie i nie mówienie kompletnie nic jest tak samo wartościowe, bo wartościowy jesteś Ty. Największą właśnie ma wartość Twoje życie i to, że teraz spędzasz czas z Jezusem. Tak, no i właśnie Jezu, chcemy Ci dziękować za dzisiejszy dzień w szkole, za nasze lekcje, za to, że się nie nudziliśmy albo się nudziliśmy, ale chcemy Cię też zapraszać do reszty naszego dnia, żeby wszystko, co robimy, było robione wspólnie z Tobą i żeby ten dzień był wykorzystany jak najbardziej owocnie, żeby przynosił nam wiele radości, uśmiechu. Też się do Ciebie właśnie, Panie Jezu, teraz o to zwracamy i o to też prosimy. I przychodź do naszych wszystkich emocji, żebyśmy mogli być cały czas uśmiechnięci tego dnia, właściwie to resztę tego dnia. I dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że właśnie Ty potrafisz wszystko zrobić, potrafisz odmienić nasz dzień, odmienić nasz humor i że masz ogromną moc, też, że jesteś ponad czasem, dlatego dla Ciebie te 5 minut może być całym dniem. I przychodź, Panie Jezu, do naszych wszystkich relacji ze znajomymi, mimo że one teraz są troszeczkę słabsze przez to, że nie możemy się spotykać, ale Ty jako właśnie nasz przyjaciel pokazuj nam też, jak mamy, jacy mamy być w naszych relacjach. Jakoś nam
właśnie pokazuj też, co mamy robić i ucz nas tej prawdziwej przyjaźni, która jest oparta na Bogu. Tak, także dziękuję Ci za to, że się ze mną pomodliłeś i dziękujemy też wspólnie Panu Jezusowi za to, że po prostu z nami był i że nas słuchał. I życzę Ci miłego dnia z Bogiem.